Jak najlepszą szkołą uważam. Występuje w niej najwyższy poziom nauczania. Mam nadzieję, że po skończeniu tej szkoły wybiorę się na dobre studia. Tutaj, jeżeli chodzi o szkołę, chciałbym podziękować pani dyrektor, pani Bogumile Młodzikowskiej za udostępnienie indywidualnego toku nauczania, dzięki któremu mogę trenować pilniej, dwa razy więcej i mogę szkołę zaliczać w późniejszym okresie. Do tego właśnie przyczyniła się także moja wychowawczyni, pani Joanna Gardynik, której też chciałbym bardzo podziękować za to, że dzięki tym dwóm paniom mogę się realizować w swoim talencie. Zanim już przejdziemy, bardzo fajnie wyczerpałeś, to tak można powiedzieć, chyba się na pamięć dzisiaj trenowałeś, czy uczyłeś się na pamięć tego wszystkiego? Dzisiaj już właśnie przed tą rozmową miałem trening dwugodzinny. Dwugodzinny trening. Tak, właśnie z niego wróciłem. Miałeś dzisiaj być tatą, tata niestety nie mógł być. Powód? Powód taty, no z tego co wiem, to trening tenisowego, ponieważ przygotowuje się do meczu trzecioligowego i musi trenować właśnie. Dobra, ja zanim zaczniemy już tak na dobre rozmowę z Jakubem, podam pytanie konkursowe. Można również zadawać pytanie Jakuba do Jakuba. Jakub ma 16 lat, tak? 17 lat. Jeżeli są rówieśnicy lub inne osoby, które są zainteresowane i interesują się tenisem ziemnym, proszę bardzo, pytania do Jakuba można zadawać. 907 505 4. A pytanie jest takie. Proszę podać nazwę gniechińskiego klubu karate. Pełną nazwę. Dwa kupony do wygrania. Jeden tradycyjnie do pizzerii El Loco, a drugi do fitness klubu mieszczącego się przy ulicy Reymonta Roselta 14. To by było tyle na pytanie. Na pytanie można odpowiadać tak długo, póki jestem z Jakubem na antenie. Powiedz ty mnie tak, od czego się zaczęła kariera twoja sportowa? Bo jak wiemy, tata tenis stołowy, to bardziej powinieneś być ping-pongistą. Ping-pongiści tego nie lubią określenia tenisistami stołowymi. Skąd zainteresowanie tenisem ziemnym? To jest dość ciężki sport. Bardzo ciężki sport, w którym największą rolę pełni wytrzymałość oraz inteligencja przede wszystkim, bo bez głowy, jak to się mówi, meczu się nie wygra. Tak, bo to jest tak zwane wyciąganie zawodnika. Albo go pod siatkę i dajesz długą, albo długą i siatkę pod siatką kończysz. Dokładnie, dokładnie. Jeżeli chodzi o to, dlaczego grałem w tenisa, no to zaczynałem karierę swoją w wieku 6 lat. To byłeś prawie wysokości jak rakietka. Tak, dokładnie. Zaczynałem właśnie grając tenisa stołowego. Na terenie zaprowadził mi tata Janusz, na stele gniezdną właśnie. I kiedy miałem do 7 lat, to jeszcze byłem tak niski, że nie dosięgałem do stołu. No to było wesoło. Tak, było wesoło. To rodzice i znajomi pewnie mieli duży ubaw. Grać rakietkę, ale nie było jak to tak, widać. Tak, dokładnie. No i zaczynałem grać w tym wieku przez 2 lata. Trenowałem właśnie w stali gniezdną ping-pong. Ale tata chodzi razem ze swoimi braćmi grać tenisa ziemnego właśnie na korty na ulicę 22 lipca i zaczął mnie zabierać ze sobą. Właśnie starszy kuzyn też grał, inni kuzyni, więc stwierdziłem, że też chcę grać jak oni to. No i pierwszym moim trenerem, jeśli zacząłem grać tenisa w wieku 7 lat, pierwszym moim trenerem był pan Mariusz Olejniczak, który już na dzień dzisiejszy już nie uprawia tenisa ziemnego, ale nauczył mnie pierwszych podstawowych fachów. Potem zacząłem osiągać coraz większe sukcesy. Zacząłem wygrywać pierwsze turnieje ogólnopolskie i międzywojewódzkie. To było w wieku 10 lat. Po tym czasie stwierdziłem, że potrzebna jest zmiana trenera na jakiegoś lepszego, z większego miasta. Moim kolejnym trenerem był pan Knof z Poznania, u którego grałem przez 2 lata i dzięki niemu zdobyłem aż 5 medali mistrzostw Polski właśnie z klubem Olimpia Poznań. I on był jako naszym szkoleniowcem. Po tych sukcesach wyjechałem do Czech szukać najlepszego trenera i spotkałem tam pana Petra Nemeczka, który był wówczas trenerem reprezentacji Czech do lat 14. I właśnie on mnie wziął pod swoje skrzydła i z nim trenowałem przez 2 lata. Dzięki temu wyjazdowi pan Peter pozwolił mi grać w lidze czeskiej i aktualnie w tym sezonie, jeżeli uda mi się podpisać nową umowę, to będę grał w drugiej lidze czeskiej seniorskiej w klubie pod granicą polską.
No i dzięki niemu w swoim wieku do lat 16 zdobyłem na świecie, w Europie 418 miejsce. Było to dwa lata temu. Ale to jest jakaś federacja? Tak, federacja tenisowa ETA. Jest to skupienie zawodników dla 14 do 16 w Europie. Ile tam skupia zawodników, bo mówisz kwota, przepraszam, mówisz cyfrę 418, ale no za chwilę się okaże, że 420 tylko zawodników jest, więc przybliż coś tam. To nie tak jak w innych sportach, tenis jest bardzo ciężki sport, żeby się w nim wybić, naprawdę trzeba przejść przez kwalifikacje kilku turniej. I potem trzeba wygrać poważny pojedynek w turnieju głównym. Na takiej liście tenisowej sklasyfikowanych jest około 2000 zawodników. Ale to nie znaczy, że 2000 zawodników gra w tenisa. To znaczy, że tylko tych 2000 zawodników udało się przejść kwalifikacje i wygrać jeden mecz w turnieju głównym. I za to są punkty. Ponieważ wszyscy wiemy, że ludzi grających w tenisa na świecie w moim wieku są naprawdę miliony. Bardzo dużo ludzi grających w tenisa ziemnego. Czyli no, można powiedzieć, że jesteś dobry. No można tak powiedzieć, jestem skromny, nie lubię za bardzo się chwalić, ale... Dobrze, powiedz mi jeszcze coś takiego, Wojciech Fibak, grałeś z nim kiedyś? Tak, Wojciech Fibak jest legendą polskiego tenisa. Miałem takie szczęście, że 3 lata temu podczas stulecia gniecieńskich kortów pan Wojtek Fibak właśnie przyjechał i dzięki panu Jerzakowskiemu, Wojtkowi, który załatwił mi to, udało mi się z nim zagrać kilka piłek pokazowych. No niestety wynik ten był dla mnie niekorzystny, ponieważ Fibak jest bardziej doświadczonym graczem, a wtedy jeszcze byłem dużo młodszy. No i przegrałem z nim, ale doświadczenie co doświadczenie. Mam takie prywatne pytanie do ciebie. No, tak rozmawiałem kiedyś z tatą swoim i powiedział, że już wiele razy powiedziałeś i ten sport. Jak to jest? Masz takie momenty kryzysowe? W sporcie zawodowym, który ja uprawiam, są bardzo ciężkie kryzysy. Kryzysy zdarzają się bardzo często, ponieważ kiedy jadę na turniej i odnoszę zwycięstwa, to sama chęć do kolejnych treningów jest. Chcę dalej trenować, a jeżeli jadę gdzieś na turniej i niestety mi się nie powiedzie, albo mam cięższy okres w szkole, gdzie się muszę dużo uczyć, dostaję gorsze oceny, to niestety przychodzi taki moment, że chce mi się, jakby to powiedziało, skończyć tą karierę. Chcę się zająć czymś innym, ale to po dniu przemija i znowu chcę to kontynuować i chcę to robić do końca. Jak godzisz życie prywatne, 17 lat, to za dziewczynami się upianiasz, mam nadzieję, życie prywatne poza dziewczyną, ale takie szkolne jeszcze, szkoła, chłopacy, koledzy, a sportem, jak to łączysz? No, mam 17 lat, już tego tenisa gram ponad 10 lat, więc... No teraz w ogóle mój wiek to jest wiek najbardziej towarzyski, wychodzenia na imprezy. A masz coraz więcej wyjazdowych meczy. Tak, mam coraz więcej wyjazdów. No już teraz, jakbym chciał, no to już bym nie mógł chodzić do szkoły, tylko bym musiał wyjeżdżać i cały czas trenować i grać w turnieje. No niestety właśnie tutaj w Gnieźnie nie mam zbytnio czasu na życie właśnie swoje towarzyskie. Nie mam tego czasu wcale, ponieważ cały czas ciągle treningi, ciągle wyjazdy. Nie mogę sobie na to pozwolić, bo jeżeli wiem, że jeżeli zabiorę się za życie towarzyskie i imprezy, to moja kariera się skończy. Dobrze. Powiedz mi tak, w szkole jakim jesteś uczniem? Tak w skali przedziale 1 do 6, no bo takie są oceny. Jeżeli chodzi o szkołę, to uważam, że jestem uczniem takim średnim, trójkowym na dzień dzisiejszy, no ponieważ do tej szkoły nie chodzę codziennie i uczę się sam, a szkoła jaką jest pierwszy liceum ogólnokształcące, to szkoła naprawdę na najwyższym poziomie w Gnieźniu. I jest bardzo ciężko mi zaliczać te wszystkie materiały, kiedy nie mam je w szkole. Jeżeli mógłbym chodzić codziennie uczęć się do tej szkoły, to myślę, że byłbym jednym z lepszych uczniów w klasie. Ale na dzień dzisiejszy, kiedy nie pasuje mi do tej szkoły chodzić, ponieważ mam codziennie ustalony harmonogram treningów, jestem uczniem średnim, radzę sobie dobrze. Fajno, bardzo wyczerpująco nam odpowiadasz. Przed chwilą przed tobą był też w twoim wieku, troszeczkę młodszy zawodnik UKS Błyskawica jako bramkarz, też bardzo fajnie wypowiadał się, mimo że jako młodzi zawodnicy jesteście tak zwani wygadani. Dobrze, mamy pytanie od widza. Jakie osiągnęłeś wyniki w Mistrzostwach Polski? Czy występowałeś w ogóle w Mistrzostwach? W Mistrzostwach Polski występowałem w ogóle. Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski, to posiadam na swoim koncie 7 medali z tej imprezy. Jest to 4 medale srebrne i 3 medale brązowe. Występowałem w Mistrzostwach Polski do wieku kadeta, czyli do 16 lat.
kiedy właśnie w Sopocie zdobyłem swój ostatni srebrny medal mistrzostw Polski. No są to wielkie sukcesy, 7 medali mistrzostw Polski. No nie wiem, czy w ogóle jakiś sportowiec gniezdny, młody, ma tyle medali mistrzostw Polski. Co jest to wielki sukces, ale niestety myśleliśmy z tatą, że jeżeli zdobędę taki medal, mistrzostwo Polski lat 16, zgłoszą się tych sponsorzy. Niestety nie ma tych sponsorów do dzisiaj. No i stwierdziliśmy, że na mistrzostwa Polski i po prostu na polskie turnieje nie opłaca się jeździć. Po prostu są kolejne koszty. Na przykład, czyli skupiacie się na wyjazdach zagranicznych? Skupiamy się tak na wyjazdach zagranicznych. W tym sezonie chcę zagrać już turnieje w Futuresy. Ale dobrze, ja Ci przeszkodzę, bo to są mistrzostwa Polski. Ale ostatnio właśnie pisaliśmy o Twoim problemie, to nie wiem co to było za turniej. Chodziło o Szczecinie. Wszędzie, bo wiadomo, nie sposób, jeżeli samochodem się przemieszczać, jest logiczne. Opowiedz nam o Waszych perypetiach, jeżeli ze Szczecin, o Szczecin, bo Ty wracałeś z Czech, tak? Nie, ze Serbii. Ze Serbii, tak, grałeś w Serbii. I na drugi dzień po zakończeniu w Serbii rozgrywek musiałeś być już na rozgrywkach. Coś opowiedz bliżej właśnie o tych niuansach polskich rozgrywek. Niuansach polskich rozgrywek, tak? No jeżeli wracałem ze Serbii w poniedziałek, miałem samolot zarezerwowany i byłem na lotnisku Okęcie w Warszawie o godzinie 15. Następny samolot już do Szczecina na turniej, kiedy miałem być wieczorem, miałem o godzinie 18. Dzwoniłem właśnie do dyrektora turnieju, żeby mnie dopuścił, że lecę, że będę w tym Szczecinie o godzinę 8, że samolotu nie da się inaczej przyspieszyć. Mój tata w ogóle pojechał tam na miejsce i czekał tam, chciał mnie zweryfikować z moimi dokumentami, z paszportem, z legitymacją, ze wszystkim, ale jak to jest w Polsce, w polskim sporcie, polska sędzina powiedziała, że ona mnie nie dopuści, że to moja wina, że powinienem szybciej dojechać. Niestety wszystko się tak skończyło. Na dodatek mogę dodać, że byliśmy potem miesiąc później w Czechach, w Pradze. I była taka sama sytuacja z Czechem. Kolega właśnie mój nie mógł dojechać na miejsce, ale było w Czechach, wszystko normalnie, sędzina go dopisała, nikt o tym nic nie wiedział. Bez problemu. A w Polsce dla Polaków są największe problemy. Jakubie, powiedziałeś na początku, że grałeś tenisa stołowego. Za chwilę będę miał dla Ciebie niespodziankę. Mam kolejnego gościa, który wejdzie na antenę, ale to już za chwilkę. Porozmawiamy o tenisie stołowym klubu parafialnego przy Gaudentym. Ale teraz mamy kolejne pytanie od widzów. Nie brakuje ich. Na szczęście oglądają nas, czyli mamy tak zwane wzięcie. Nie wiem, czy wiesz, zanim tu ktoś przyszedł, to już nas oglądało ponad 2200 osób. Wczoraj mieliśmy 1475, dzisiaj już ponad 2200. Mam nie wszyscy naraz, każdy coś tam sobie wybiera, jeden może minutę, drugi trochę dłużej, ale już nas tyle ogląda. Dobrze, teraz jest pytanie, czy zarabiasz na tenisie? Czy nie jest prestiżem gra... pierwsze pytanie, czy już na tenisie zarabiasz? Jeżeli chodzi o pieniądze w tenisie... No wiadomo, że tenisiści zarabiają krocie. Zarabiają duże pieniądze, tutaj muszę przyznać, ale jak miałem mówić, jak jeszcze niestety nie zarabiam. Nie zarobiłem jeszcze prawie żadnych pieniędzy. No nie mówię tutaj o jakichś małych stawkach. Dopiero mogę zacząć zarabiać pieniądze, kiedy będę się przebiję, to po prostu będę lepszy, zacznę grać w turniejach o wyższej randze pieniędzy. W tym sezonie chcę zdobyć punkty do rankingu ATP. Są to turnieje z pulą 10 tysięcy dolarów. Tam już można coś zarobić. Nie opłaca Ci się grać na mistrzostwach Polski ze względu na koszty i brak sponsorów. Jeden z właśnie z pytań, tutaj jeden czytelnik, słuchacz nas pyta się, czy nie jest prestiżem gra w mistrzostwach Polski. Jeżeli chodzi o dyscyplinę tenisa ziemnego, to niestety tak się sprawdza, że gra w mistrzostwach Polski, no to jest, no nie jest użyteczna taka gra. Ponieważ na mistrzostwo Polski seniorów, które odbywały się ostatnio w Szczecinie, można wygrać trochę pieniędzy, to nie są duże pieniądze, ale no lepiej jechać na turniej zagraniczny, gdzie można więcej dużo wygrać. No i o to chodzi. Jeżeli chodzi o Polskę, to głównie na mistrzostwach Polski jako nagrody są medale i dyplomy. Pucharów czasami brakuje niestety. No tak, Polska. Mam drugie pytanie, to już od siebie pytanie.
Ile jest federacji i w której federacji ty się głównie udzielasz? Bo ostatnio rozmawiałem z tenisistami innego klubu w Gnieźnie i wyszukali taką książeczkę i ja mówię, że ty grasz w federacji ATF, dobrze mówię? Dokładnie. ATF-ie. I uznali, że, tej, że nie mają takiej federacji u siebie w tej książce. I nie wiem, czy starali się podważyć. Z tego co wiem, zajmujesz 600 któreś tam miejsce na tym rankingu, ale to jest ranking ATF. Czym się różni ta federacja od innej federacji? Tutaj pewnie chodziłem o ranking PZT, jest to ranking Polskiego Związku Tenisa, czyli lista ogólnopolska dla 18. Niestety my z tatą ze względów finansowych zrezygnowaliśmy z jazdy, z występów na arenie polskiej, ponieważ no, nie wiąże się to z żadnymi zyskami. Są to tylko koszty, wjazdy na turnieje, pokrywanie spania, paliwa, wszystkiego. My zrobiliśmy inny plan, że chcemy zacząć grać w turniejach światowych, żeby zacząć coś z tego tenisa wyciągać. I z pozytywnym skutkiem. Tak, z pozytywnym skutkiem. No, wjeżdżę na turnieje, federacja ITF jest to federacja światowa, lat 18, o której no, no ci gnieźnieńcy tenisici no, muszą powiedzieć prawdę, no, no oni jeszcze nie słyszeli o tym. Bo żeby na takiej liście się dostać, no, to jest bardzo duża operacja. Są od którego miejsca zacząłeś? Zacząłem od miejsca 1500, coś około. Dobrze. Ile punktów się zdobywa na takim jednym turnieju? Żeby zdobyć punkty w tenisie ziemnym, na takiej ITF-ie, trzeba przejść 3 mecze kwalifikacyjne w eliminacjach, gdzie jest około 64 zawodników. Trzeba 3 mecze wygrać. Następnie, żeby zdobyć chociaż jeden punkt, trzeba wygrać 2 mecze w turnieju głównym. Czyli łącznie trzeba wygrać 5 meczy, żeby zdobyć chociaż jeden punkt. Jeżeli przegra się w tym 5 meczu, nie dostaje się nic i trzeba wszystko od nowa. Jeden punkt? Jeden punkt. No to trochę tych meczów rozegrałeś. No bardzo dużo rozegrałem. Właśnie pierwsze swoje punkty zdobyłem 2 lata temu w Danii, w Arkus i pokonałem tam obecnego 30 juniora na świecie, Ekwadorczyka Diego Hidalgo. Więc to był mój największy sukces. I tutaj, żeby znaleźć się na tym 700 miejscu, na którym aktualnie jestem, to właśnie pokonałem 30 juniora na świecie, 200 i kilku 200. Na przykład w tym sezonie w Chorwacji, w Splicie, pokonałem Matteo Donati, trzeciego kadeta w Europie, który teraz leje wszystkich Polaków, wszystkich najlepszych Polaków do 18 lat, którzy są przede mną w Polsce. Ja go jako jedyny pokonałem z Polaków. Ja tutaj dodam, że patronat medialny nad Jakubem sprawuje serwis Sportnet.pl, no i teraz telewizja internetowa. Także wszystkie wiadomości zawsze na bieżąco, można powiedzieć, w locie są podawane. Tata Jakuba jadąc już z powrotem SMS-y do mnie wysyła, albo Jakub szybko mailem ją załącza, żeby jak najszybciej te informacje wszystkim tutaj wam podać, nie? Ja tylko tutaj dlatego mówię o tym, że mamy patronat, bo Jakub może podziękować, a na pewno ma komu podziękować, bo bez tych osób pewnie byś sobie nie mógł ani pograć, potrenować. A treningi są kosztowne, bo z tego co mi tata powiedział, twój 100 zł prawie kosztuje godzina trenera, wprowadzenie trenera z Poznania, więc ty trenujesz raz dziennie. Dwa razy, trzy razy dziennie, no to sobie proszę wyobrazić, jakie to są koszty w skali miesięcznej. Jakub, krótko i zwięźle, komu byś chciał podziękować? Chciałbym przede wszystkim podziękować mojemu trenerowi od przygotowania kondycyjno-wytrzymałościowego, panu Arturowi Szczereckiemu, któremu tutaj wczoraj gościliście. Jestem trener od sprawności fizycznej. Ponadto chciałbym podziękować moim sponsorom, którzy mnie wspierają w mojej karierze i dzięki nim na pewno nie miałbym takich sukcesów, jakie mam dotychczas. A są to pan Wojciech Jerzakowski, prezes Gnieźnieńskiego Związku Tenisa oraz radny powiatowy, pan Zdzisław Kujawa, także radny powiatowy i przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. Jest to firma Deku zajmująca się usługami budowlanymi, firma Rado, sklep metalowy mieszczący się przy ulicy Wolności w Gnieźnie, oraz pan Radosław Gieburowski, który jest także moim sponsorem, z którym czasami dorywam. I jeżeli tutaj chciałbym zaapelować, jeżeli że poszukuję dalszych sponsorów i jeżeli ktoś chciałby mnie wspomóc, to proszę bardzo o kontakt tego prowadzącego.